Żarówka na pewno kojarzy Wam się z prądem. Dzisiejszy odcinek poświęcimy właśnie temu zagadnieniu. Zapraszam! Elektryczność nas otacza. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie już życia bez energii elektrycznej. Nie jest to jednak określenie ścisłe w sensie fizycznym. Energia elektryczna to produkt dostarczany do naszych domów przez firmy energetyczne z elektrowni. Nawet teraz, kiedy nagrywamy ten odcinek, jestem otoczona urządzeniami elektrycznymi. W moich okularach widzicie na pewno odbicie lampy. Lampa zamienia energię prądu elektrycznego na energię promieniowania, a kamera, którą nagrywamy ten odcinek, zużywa tą energię na zapis obrazu i jego przetwarzanie. Dzisiejszy odcinek zaczniemy trochę inaczej. Najpierw nauczymy się obsługiwać miernik elektryczny, którego będziemy następnie używać w naszych eksperymentach. Dowiemy się, czym jest prąd i jakie wielkości go charakteryzują, jakie są źródła energii, o czym trzeba pamiętać przy budowaniu obwodów elektrycznych, a także przeprowadzimy kilka doświadczeń związanych nie tylko z prądem, ale także z elektromagnetyzmem. Zapraszamy! W odcinku o pomiarach przedstawiliśmy multimetr elektroniczny jako urządzenie do wykonywania pomiarów elektrycznych. Wspomnieliśmy, że opowiemy o nim później. Ten czas właśnie nadszedł. Pora na bliższe poznanie jego możliwości i zastosowań. W zależności od ustawień możemy takim multimetrem dokonywać pomiarów różnej wielkości charakteryzujących prąd elektryczny. Nasze multimetry różnią się wyglądem, ale posiadają podobne do siebie funkcje. Dla Waszej wygody i przejrzystości wyników pomiarów oznaczyliśmy je symbolami wielkości fizycznych dotyczących prądu elektrycznego. Zdefiniujmy, czym jest prąd elektryczny. Prąd elektryczny jest to przepływ ukierunkowany nośników ładunku elektrycznego, np. elektronów w metalach, elektronów i dziur w półprzewodnikach, jonów w elektrolitach, a w gazach elektronów i jonów. Z odcinka o elektrostatyce na pewno pamiętacie, że pocierając rurkę PCV futerkiem zmieniamy rozkład ładunków elektrycznych pomiędzy nimi. My z jednej strony tej rurki podłączyliśmy przewód, który z drugiej strony jest podpięty do miernika elektrycznego. Jest on ustawiony na pomiar napięcia prądu stałego. Mierzy on w tym momencie różnicę potencjałów pomiędzy rurką a uziemieniem. Jeżeli będę pocierał tą rurkę i przekazywał ładunki elektryczne, miernik będzie pokazywał różnicę pomiędzy właśnie wytworzonym potencjałem a ziemią. Różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami przestrzeni nazywana jest napięciem elektrycznym. Oznaczamy ją literą U. Jest to jednocześnie ilość energii potrzebnej do przemieszczania jednostkowego ładunku elektrycznego pomiędzy tymi punktami. Jednostką napięcia elektrycznego jest 1 V. Naturalną elektryczność możecie zaobserwować w czasie burzy w postaci wyładowań elektrycznych piorunów. W zależności od tego, czy przepływ ładunku jest stały czy nie, mówimy o prądzie stałym lub zmiennym. Szczególnym rodzajem prądu zmiennego jest prąd przemienny, który znajduje się w gniazdkach elektrycznych w Waszych domach. Zastanówmy się teraz, jakie są źródła napięcia. Źródłami napięcia są przede wszystkim ogniwa. Ogniwa galwaniczne, a takie występują w bateriach, to zestaw dwóch elektrod i elektrolitu, przez który mogą przepływać ładunki. Źródłem napięcia w ogniwach są reakcje chemiczne zachodzące pomiędzy elektrodami a elektrolitem. Kiedy ogniwo jest otwarte, nie płynie przez nie prąd. Natomiast po zanurzeniu elektrod w elektrolicie zaczynają przepływać ładunki. Mianem baterii określamy produkt handlowy, który jest źródłem napięcia.
Mogą to być zarówno pojedyncze ogniwa, takie jak popularne paluszki, a także wielokrotne ogniwa, takie jak baterie 9-woltowe. Sprawdźmy, jakie napięcie dają baterie, które dla Was przygotowaliśmy. Skoro już wiemy, czym są baterie, możemy sprawdzić, jakie napięcie wytwarzają. Do tego celu użyjemy naszego multimetru ustawionego na pomiar napięcia prądu stałego. Pomiary rozpoczniemy od najbardziej popularnej baterii, czyli tak zwanego paluszka. Obie sondy pomiarowe naszego miernika przykładamy do obu biegunów naszej baterii i sprawdzamy, jakie generuje ona napięcie. Jest to napięcie 1610 mV, co znaczy 1,61 V. Mamy do dyspozycji jeszcze inne baterie. Sprawdźmy, czy generują podobne, czy inne napięcie. Jest to napięcie 1601 mV, czyli 1,601 V. Dysponujemy jeszcze takimi bateriami prostopadłościennymi. Sprawdźmy w takim razie taką baterię. Widać, że przekroczyliśmy zakres pomiarowy ustawiony na naszym mierniku. Natomiast musimy go zwiększyć z 2000 mV na 20 V. Ponownie przykładamy sondy. V. Sprawdźmy, jaki efekt da połączenie ze sobą kilku baterii. Zacznijmy od paluszków. Połączymy je biegun dodatni z ujemnym, tak żeby po obu stronach znowu były bieguny dodatni i ujemny. Ponieważ każdy z paluszków ma napięcie około 1,5 V, a spodziewamy się zwiększenia tego napięcia, zakres pomiarowy ustawiliśmy na 20 V. Zmierzone napięcie to 3,22 V. W związku z czym rzeczywiście jest tak, jak podejrzewaliśmy, czyli napięcie się sumuje. Złączyliśmy ze sobą dwie baterie, spróbujemy połączyć ich więcej. Do dyspozycji mamy takie baterie prostopadłościenne. Spróbujmy z nich zrobić baterię. Ustawmy je najpierw odpowiednio biegunami i używając kabli łącznikowych zróbmy z nich baterię. Należy przy tym pamiętać, aby łączyć ze sobą różne bieguny sąsiadujących ze sobą baterii. Sprawdźmy w takim razie napięcie. Przekroczyliśmy zakres pomiarowy, więc przełączmy znowu na wyższy, czyli do 200 V. Wynik to 32,2 V. A więc także w takim wypadku to napięcie zostało po prostu do siebie dodane. Przedstawiliśmy szeregowe łączenie źródeł napięcia, gdzie wykazaliśmy, że łączne napięcie baterii jest sumą napięć poszczególnych elementów. Źródła napięcia można też łączyć równolegle, ale w takim przypadku napięcia nie sumują się, ale zwiększa się żywotność źródła napięcia,
W poprzednim eksperymencie zmierzyliśmy napięcie tej baterii. Wiemy, że wynosi ono 9,53 V. Wiemy już, że pomiędzy biegunami tej baterii występuje różnica potencjałów. Teraz chcielibyśmy, aby nastąpił przepływ ładunków między biegunami tej baterii. Do tego celu musimy zbudować zamknięty obwód elektryczny, przez który przepłynie prąd. Żeby to zaobserwować, do tego układu podłączymy odbiornik. Odbiornikiem może być żarówka lub mały wentylator. Dla ułatwienia wykorzystajmy zacisk z przewodami łącznikowymi. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli podłączymy do naszej baterii żarówkę. Jak widzimy, żarówka rozżarza się, co oznacza, że w obwodzie płynie prąd elektryczny. Sprawdźmy, jak będzie działał wentylator po podłączeniu do naszej baterii. Podobnie jak żarówka, wentylator rozpoczął swoją pracę po podłączeniu do baterii. Prąd płynący przez obwód możemy oczywiście zmierzyć za pomocą multimetru, pełniącego funkcję amperomierza. Podłączmy go szeregowo do naszego obwodu i sprawdźmy wynik pomiaru. Będziemy potrzebować jeszcze jednego przewodu łącznikowego. Dzięki temu po podłączeniu do naszej baterii prąd będzie płynął wzdłuż jednego przewodu, przez żarówkę, wzdłuż drugiego przewodu do miernika, przez miernik i z powrotem do baterii. Przekroczyliśmy zakres, w takim razie musimy zmienić zakres pomiaru naszego miernika. Sprawdźmy ponownie dla 200 mA. Natężenie prądu elektrycznego to iloraz ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie. Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest 1 amper. Nośniki ładunku poruszają się zawsze w kierunku obszaru o ich mniejszej koncentracji, co w przypadku elektronów w przewodniku oznacza przepływ z minusa do plusa. Historycznie jednak kierunek przepływu prądu jest oznaczany od plusa do minusa bez względu na rodzaj nośników. Natężenie prądu elektrycznego płynącego w obwodzie jest oczywiście proporcjonalne do przyłożonego napięcia. Mówi o tym prawo Ohma. Jest jeszcze jeden parametr charakteryzujący prąd, a właściwie nie tyle prąd, co elementy obwodu. Jest to opór. Każdy element obwodu elektrycznego posiada opór elektryczny. Im jest on większy, tym trudniej nośnikom ładunku jest przez niego płynąć. Opór elektryczny jest współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy napięciem przyłożonym do danego elementu obwodu i natężenia prądu płynącego przez ten element. Matematycznie jest to więc iloraz napięcia i natężenia prądu. Jednostką oporu jest 1 ohm. Przejdźmy do pomiarów oporów. Będziemy mierzyć opór stawiany przez ten opornik. W tym celu ustawiliśmy nasz multimetr w funkcji ohmomierza. Sondy pomiarowe podłączamy do obu stron naszego ohmomierza i sprawdzamy, jaki jest opór.
jest to opór około 1,3 Ohma. Tak więc pomiar takiego oporu przy pomocy ohmomierza jest bardzo prosty. Co jednak, jeżeli nie dysponujemy miernikiem, który daje takie możliwości? Możemy używać w tym celu amperomierza i woltomierza. Oczywiście my do tego celu wykorzystaliśmy nasze multimetry ustawione w odpowiedniej funkcji, ale każde z tych urządzeń także występuje osobno. W tym celu zmierzenia oporu tego opornika będziemy potrzebować także źródła zasilania jako baterii. Wspomniane złącza zasilające będziemy mogli podpiąć do opornika i sprawdzić, jaki płynie przez niego prąd. Pamiętajmy, że amperomierz należy w układ włączyć szeregowo. Tak więc podpinamy po kolei. Zasilanie do czerwonego. Następnie poprzez dodatkowe zielone przewody, które ułatwią nam późniejsze podłączenie, podłączamy opornik. I do czarnego. Jeżeli teraz do naszego układu podłączymy także źródło zasilania, utworzy się jedna pętla przez miernik, źródło zasilania i opornik. Tak więc możemy sprawdzić, czy płynie prąd. Jak najbardziej, to jest 1, w tym momencie 56 ampera. Tak więc układ mamy zmontowany poprawnie, płynie w nim prąd. W celu wyznaczenia oporu potrzebujemy jeszcze informacji o napięciu na końcach tego opornika. Woltomierz do mierzonego elementu podłączamy równolegle. Tak więc do już zmontowanego układu musimy dopiąć nasz miernik. I podłączmy źródło. Pomiar prądu jest podobny do tego, który mieliśmy przed chwilą, czyli jakieś 1,53 ampera i napięcie 1,46 V. Posiadając te informacje, jesteśmy w stanie wyliczyć opór tego opornika. Otrzymany wynik pomiaru za pomocą ohmomierza to 1,3 Ohma. Obliczając wartość oporu z zależności napięcia i natężenia prądu elektrycznego, otrzymujemy jednak wynik 1 Ohma. Jest to wartość nominalna tego rezystora. Różnica otrzymanych wyników jest spowodowana faktem, że tak jak powiedzieliśmy, każdy element obwodu posiada swój opór. Posiadają go też sondy pomiarowe. Po odjęciu ich oporu własnego, około 0,15 Ohma każdej z nich, wyniki okazują się zgodne. Jeżeli nie mamy baterii, możemy poszukać źródła zasilania w kuchni. Sprawdźmy, jakie napięcie dadzą nam cytryny. Zacznijmy od jednej. Pamiętacie, mam nadzieję, że żeby stworzyć ogniwo, potrzebujemy dwie elektrody i elektrolit. Naszymi elektrodami będą dwa gwoździe wykonane z różnych metali, a elektrolitem sok w cytrynie. Wbijamy elektrody w owoc i podłączamy kable połączone z miernikiem ustawionym w funkcji woltomierza. Po podłączeniu cytryny
do miernika. Otrzymujemy odczyt to około 100 mV. Jedna cytryna dawała nam napięcie około 100 mV. Sprawdźmy, jakie napięcie da nam więcej cytryn. Tak samo jak przed chwilą, w cytrynę wbijamy jeden gwóźdź srebrny i jeden złoty. I w kolejne podobnie. Jeden srebrny, jeden złoty. Łączymy złoty ze srebrnym. Do kolejnej znowu wbijamy srebrny i złoty. Kolejny kabelek. Kolejna cytryna. Srebrny i złoty. Została nam jedna cytryna, ale skończyły nam się gwoździe, więc łączymy przedostatnią z ostatnią. Do złotego gwoździa podłączamy miernik, a drugą końcówkę kabla połączoną z miernikiem podłączamy do pierwszej cytryny. Uzyskane napięcie przekroczyło zakres, zwiększmy więc go i mamy odczyt w okolicach 300 mV. Tak więc z całą pewnością kilka cytryn dało nam większe napięcie niż jedna cytryna. Odczyt napięcia będzie spadał, dlatego że naszą baterię rozładowujemy. Jeżeli chcemy zmienić energię jakiegoś ciała, musimy wykonać nad nim pracę. Przykładowo, jeżeli chcemy wnieść ciężką walizkę na 10 piętro, zmienimy jej energię potencjalną grawitacji. Jeżeli nie chcemy robić tego samodzielnie, używamy windy. Silnik dźwigu windy wykona tą pracę za nas, a właściwie zużyje energię prądu elektrycznego na wykonanie tej pracy. Podobnie, zyskujące na popularności samochody elektryczne wykorzystują energię prądu elektrycznego zgromadzoną w swoich akumulatorach na nadanie pojazdowi prędkości. Praca prądu elektrycznego to iloczyn napięcia oraz przeniesionego ładunku. Jednostką jest 1 joule. Sama praca nie informuje nas o czasie jej wykonania. Przykładowo, jeżeli dwóch pracowników remontowych ma za zadanie wnieść tyle samo worków cementu do remontowanego mieszkania na piętrze, a jednemu zajmie to 10 minut, a drugiemu 20, to ten pierwszy będzie miał większą moc. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne i elektryczne, na przykład czajnik. Jeżeli chcemy, żeby czajnik zagotował wodę szybko, potrzebujemy takiego o większej mocy. Moc prądu elektrycznego to iloraz pracy i czasu, w którym została ona wykonana. Jednostką jest 1 W. Liczniki prądu podają zużycie energii elektrycznej w kilowatogodzinach. Mimo podobieństwa do jednostki mocy, jest to jednostka pracy i energii prądu elektrycznego.
1 kWh odpowiada pracy prądu elektrycznego potrzebnej do zasilenia urządzeń elektrycznych o mocy 1 kW pracujących w ciągu 1 godziny. Przykładowo ten mikser ma moc 450 W. Oznacza to, że w ciągu godziny swojej pracy zużyje energię równą 0,45 kWh. Sprawdźmy, czy dookoła przewodnika z prądem wytwarza się pole magnetyczne. W tym celu nasz przewodnik jest ułożony w takim drewnianym pudełku z przyłączonymi elektrodami. Przed nim znajduje się igła magnetyczna kompasu, a ja mam baterię, którą zasila nasz układ. Sprawdźmy, co się będzie działo z igłą. Widać, że linie pola magnetycznego dookoła przewodnika się zmieniły z uwagi na to, że igła się obróciła. Sprawdźmy to jeszcze raz. Jak najbardziej jest to proces powtarzalny. Oznacza to, że dookoła przewodnika z prądem wytworzyło się pole magnetyczne. Czyli przepływające elektrony przez przewodnik wytwarzają pole magnetyczne. Sprawdźmy w takim razie, czy jeżeli będziemy takiego przewodnika mieli więcej na krótkim odcinku i to jeszcze dodatkowo zawiniętego, też będziemy mogli obserwować zmianę linii pola. Też oczywiście należy go zasilić. Widać, że efekt jest zdecydowanie wyraźniejszy. To zobaczmy, jak zachowują się te linie w innych miejscach. Znaleźliśmy jeden biegun i przechodzimy do drugiego bieguna naszego właściwie magnesu. Tylko, że to jest magnes, przez który płynie prąd. Taki magnes elektryczny nazywamy elektromagnesem. Elektromagnesy stosowane są m.in. w portach morskich bądź śródlądowych, tam gdzie można przenosić metalowe kontenery. My kontenerami nie dysponujemy, ale mamy za to śrubki. Spróbujmy przenieść śrubki z jednego pojemnika do drugiego. Widać, że w tym momencie nie działa funkcja magnesu w naszym elektromagnesie z uwagi na to, że nie jest on podłączony do zasilania. Podłączmy i sprawdźmy. Odłączamy zasilanie. Przedmiot spada. Podłączmy ponownie. Znowu możemy przenieść. Odłączamy i spada. Mamy baterię z przyczepionymi do jednego z biegunów magnesami oraz zwinięty w spirale przewodnik. Jeżeli pozwolimy ładunkom przepływać pomiędzy biegunami tej baterii, zaobserwujemy ruch sprężyny. Podczas przepływu prądu przez przewodnik pojawia się wytwarzane przez niego pole magnetyczne, co udowodniliśmy przed chwilą. Oddziaływanie dwóch pól magnetycznych powoduje pojawienie się siły elektrodynamicznej skierowanej prostopadle do przewodnika i napędzającej ruch sprężyny. Mówiąc o energii elektrycznej, nie możemy zapomnieć o odnawialnych źródłach energii. Jednym z nich jest wiatr. My nie będziemy ze sobą przynosić do kręcenia tego odcinka turbiny wiatrowej, ale na pewno widzieliście ogromne turbiny wiatrowe stojące na polach.
Mamy za to mały model turbiny wiatrowej. A naszym modelem wiatru będzie powiew powietrza suszarki. Sprawdźmy, czy strumień powietrza wychodzący z suszarki wystarczy do tego, żeby rozpalić diodę, która znajduje się tutaj w drzwiach tego domku. Odłożyłam suszarkę, żeby mi nie spadła, ale myślę, że widzieliście, że światło w drzwiach domku z turbiną wiatrową rozpaliło się. Oznacza to, że powiew powietrza z suszarki wytworzył wystarczająco dużo energii, żeby dioda się zapaliła. Odstawię na chwilę domek, bo będę potrzebować trochę miejsca. Zastanówmy się, czy możemy sami wytworzyć tyle energii, żeby rozpalić żarówkę. Tutaj mamy prądnicę. Oznacza to, że ja, używając tej malutkiej zielonej prądnicy, jestem w stanie wytworzyć wystarczająco dużo energii prądu elektrycznego, żeby żarówka się zapali. Kolejnym odnawialnym źródłem energii jest oczywiście energia słoneczna. Żeby ją pokazać, przygotowaliśmy panel słoneczny, który pokażę Wam za chwilę, dlatego że najpierw chciałabym go użyć. W tym domku jest z tyłu czerwona dioda. Przede mną leży panel słoneczny przysłonięty chwilowo, dlatego że mamy dość mocne lampy, a chcemy Wam pokazać jego działanie. Ja go teraz odsłonię, obserwujcie domek. Myślę, że widać wyraźnie, że światło czerwone w domku się rozpaliło. Takie panele słoneczne, jak ten, tylko oczywiście dużo większe, na pewno widzieliście podczas podróży. W wielu miejscach są przymocowane do dachów domu. Dzięki temu energia słoneczna jest wykorzystywana przez ich mieszkańców. Dzisiaj dowiedzieliście się, co to jest multimetr i jakie są jego podstawowe funkcje. Co to jest prąd oraz jakie są źródła napięcia. Dowiedzieliście się także, jakie są wielkości opisujące prąd, czyli napięcie i natężenie, oraz opór elementów obwodu. Co to jest praca i moc? Wysłuchaliście, co to są odnawialne źródła energii. Zbudowaliśmy proste obwody elektryczne oraz baterię baterii i baterię owocową, a także skonstruowaliśmy elektromagnes. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach.